Witajcie kochani, za chwilę wchodzę z domu, ponieważ jadę do Akademii Semilaka, Rafała Maślaka, ale się zrymowało, która mieści się w Warszawie przy ulicy Stawki 8 i będzie to moja pierwsza wizyta w tym miejscu. Oczywiście jadę tam po to, żeby zrobić sobie hybrydy i po to też, żeby moje paznokcie wyglądały lepiej, ponieważ teraz nie wyglądają zbyt dobrze, a zakładam, a w zasadzie jestem przekonana, że po wizycie w tym miejscu będę niesamowicie zadowolona z wyglądu moich paznokci. Jestem też bardzo ciekawa, jak to miejsce wygląda, ponieważ tam nigdy nie byłam. Także oczywiście pokażę Wam, ponieważ zabieram Was tam ze sobą. Finalny prezentuje się następująco. Jak widzicie, zdecydowałam się na kolor czarny. Kolor 031 Black Diamond w zestawie z Semi Hardy, który ma na celu przedłużenie trwałości manicure, tak żeby utrzymywał się jak najdłużej. A teraz pokażę Wam jeszcze w ramach ciekawostki kolory, które cieszą się największą popularnością wśród klientek, czyli jasne róże i beże, odcienie szarości oraz czerwienie. Wróciłam już do domu i muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona z moich nowych paznokci. Chociaż są troszeczkę krótkie, wolałabym, żeby były dłuższe, ale nie można mieć w życiu wszystkiego. Bardzo podoba mi się kolor czarny. Ja już wielokrotnie Wam powtarzałam, że bardzo lubię mieć pomalowane paznokcie na ten właśnie kolor. I zachęcam Was do eksperymentów, do nakładania właśnie ciemnych lakierów. Najlepiej czarnego, bo to jest rzadko spotykany kolor, a naprawdę pięknie wygląda na paznokciach. I jestem też zadowolona w ogóle z manicure'u. Robiła mi go pani Gosia, którą z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, także mogę ją Wam polecić. Oczywiście na miarę zarówno do Akademii, jak i do pani Gosi zostawię Wam w opisie pod filmem. W międzyczasie odwiedził mnie kurier z paczką od marki Frank Provo z kosmetykami do włosów. Tutaj są różne rzeczy, szampony,
z różnych linii, nawet krem CC do włosów. Nie wiem, czy widzieliście, że coś takiego istnieje. Ja robiłam relacje z eventu, kiedy było lansowanie tej linii kosmetyków do włosów, a niedługo na moim blogu pojawi się konkurs, w którym będzie można wygrać szampony i nie tylko Frank Provo, także śledźcie mnie. Zachęcam również do subskrypcji mojego newslettera, ponieważ dawno go nie wysyłałam, ale w najbliższym czasie to zrobię i tam również znajdziecie pewien ciekawy konkurs z nagrodami, także cały czas zachęcam. A ja tymczasem chyba udam się na spacer z Astonem, a następnie na spotkanie. Zobaczcie, kogo tutaj mam. Barbarę. Barbarę. Przyszłyśmy tak, do Columbus Coffee, żeby napić się herbaty. I Basia zamówiła moją ulubioną herbatę gruszkową. Tak jest. Była bardzo pyszna. Także pyszna, pyszna, ale... Idziemy dalej. Idziemy dalej, dlatego że jesteśmy głodne, a ja mam ogromną ochotę na sushi. Chyba ja. Wersja oficjalna nie brzmi tak. Dobrze, także udajemy się do restauracji Szoku. Wielki Szok. W restauracji i zamówiliśmy sobie moje ulubione wino. Czoja! Będzie razie... grube, bo jest strasznie słodkie. Tak. Także zamówiliśmy karafkę filtrową i zamierzamy ją skonsumować. I powiedz, czy było dobre sushi. Sushi było średnie. Także smuteczek. A obsługa? Spoko. Także nie wiem, czy polecamy, czy nie. Basia, no zepsułaś mi tutaj. Mam nadzieję, że się poprawią. Dobrze, także my udajemy się teraz do domu. Kończę vloga i do zobaczenia w kolejnym materiale. I polecamy to światło tutaj, jest super. Pa, pa!